Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa w ten mroźny wieczór w murach Międzynarodowego Centrum Kultury na kolejnym spotkaniu z cyklu Dialog Polsko-Rosyjski w MCK. Pragnę tylko przypomnieć, że my ten cykl realizujemy już od 2012 roku we współpracy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z Warszawy. Jest mi szczególnie miło przywitać w dniu dzisiejszym dwóch naszych gości. Przede wszystkim bohatera naszego dzisiejszego spotkania, pana Waleria Paniuszkina oraz pana doktora Sławomira Dębskiego, dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu z Warszawy, który reprezentuje to Warszawę, aczkolwiek jest też krakowianinem. A zanim oddam głos panu dyrektorowi, który bliżej przedstawi sylwetkę naszego dzisiejszego gościa, chciałam przypomnieć, że jak zwykle po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań. Chciałam również jeszcze Państwa serdecznie zaprosić na nasze galicyjskie wystawy, które aktualnie pokazujemy w galerii na pierwszym piętrze MIT Galicji oraz w piwnicach wystawę poświęconą cmentarzom pierwszowojennym Galicji Zachodniej. Także raz jeszcze witam Państwa serdecznie, panie dyrektorze. Pani dyrektor, szanowni państwo, bardzo serdecznie państwa witam w imieniu organizatorów. Tak liczna państwa obecność wskazuje na kilka rzeczy. Po pierwsze, że literatura rosyjska cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. Po drugie, że w związku z ogólną sytuacją międzynarodową intryguje państwa odpowiedź na pytanie, co się w Rosji dzieje. I wreszcie po trzecie, że jesteśmy częścią, znaczy to zainteresowanie jest znacznie szersze, jesteśmy częścią tego większego ogólnoświatowego zainteresowania problematyką rosyjską. Tak się składa, że próba wytłumaczenia Rosji poprzez pryzmat literatury ma bardzo długą tradycję, ale w ostatnim czasie znowu wszędzie na świecie coraz częściej ta tradycja jest przywoływana. No, parę dni temu, 26 listopada, w New York Times ukazał się artykuł próbujący właśnie spojrzeć na Rosję, na Rosjan przez pryzmat wielkiej literatury rosyjskiej. Oprócz tego artykułu, jego ilustracją był pewien taki żart graficzny opowiadający w skrócie, żyjemy w końcu w epoce rysunkowej, główne mity rosyjskiej literatury w rysunkach, poprzez literaturę, poprzez tytuły wielkich dzieł rosyjskiej literatury. I oczywiście jest też powód trzeci. Jest nim Walerii Paniuszkin, nasz wspaniały gość, który wydaje w Polsce książki o nakładach porównywalnych z tymi, które rozchodzą się w Rosji. Próbuje wytłumaczyć to, co się dzieje w Rosji sobie, Rosjanom, ale ten sposób tłumaczenia jest tak fascynujący, że widocznie również w Polsce trafia do przekonania i intryguje. Walerii pisał o zjawisku nowobogackich w Rosji. Pisał o rosyjskim biznesie, pisał o dysydentach i w ten sposób układał swój własny obraz z tych małych puzli, studiując, czy sobie odpowiadając na pytanie, jak zrozumieć te zjawiska społeczne, polityczne, kulturalne, które w Rosji zachodzą. Jest mi niezwykle miło,
że zgodził się przyjąć nasze zaproszenie, aby tą refleksją podzielić się także w Polsce, także z Państwem. Myślę, że to będzie fascynująca opowieść, a ponieważ miałem okazję przysłuchiwać się już sposobowi, w jakim opowiada, będziemy mieli do czynienia naprawdę z bardzo piękną opowieścią, literaturą mówioną, o czym Państwo za chwilę się przekonają. Nie przedłużając, zapraszam do zabrania głosu Walerię Panuszkina. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że tak wiele Państwo przyszło na to spotkanie. Tak mi się wydaje, że tutaj zagrać na jakimś instrumencie muzycznym. Trzeba zagrać, bo przecież nie może tak być, by tak liczna widownia zebrała się wyłącznie po to, by wysłuchać jakichś moich rozważań. Ale spróbujmy. Moje pierwsze wrażenie, które powstaje, będąc tutaj w Polsce, oraz wrażenie spowodowane przez Europę, sprowadza się do tego, że Państwo traktują prezydenta Putina znacznie lepiej niż ja osobiście go traktuję. Przez cały czas zadają mi jakieś racjonalne pytania. Tak jakby ktoś pokładał we mnie nadzieję, że ja potrafię wyjaśnić w sposób racjonalny to, w jaki sposób zachowują się obecne władze rosyjskie, ale nie ma takiego wyjaśnienia. Przy czym mam takie dziwne wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że ta Rosja, którą znam, ta Rosja, w której mieszkam, ci ludzie, z którymi rozmawiam i te sprawy, którymi oni się zajmują, pomimo całej tej sytuacji politycznej, ta Rosja jest zupełnie nieznana w Europie. I dlatego dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć właśnie o tej Rosji. O Rosji, o której Państwo prawdopodobnie nie wiedzą, albo Państwo wiedzą bardzo mało takiej właśnie Rosji. Niewątpliwie Państwo słyszeliście o tym, że są przeprowadzane badania opinii publicznej, które te potwierdzają, że 86% Rosjan potwierdza politykę Putina, przyjęcie Krymu, popierają wojnę na Ukrainie i tak dalej. Obawiam się, że rzeczywiście tak jest. I co się dzieje z tymi ludźmi, o tym jeszcze porozmawiamy, ale to pod koniec naszego spotkania. Ale jak na razie ja chciałbym porozmawiać na temat tych 15%. Kim są? Bo jeżeli mamy 86% popierających, to znaczy, że mamy tych, którzy nie popierają. Dla tego mnie придется zacząć немножко из Ale musiałbym zacząć dość z daleka. Mianowicie w roku 1996 pracowałem w gazecie Komersant. Byłem korespondentem specjalnym i wówczas to była najlepsza gazeta w Rosji. Stosowano dość wysokie standardy dziennikarstwa. Informacje były sprawdzane, wszystko działo się uczciwie i rzeczywiście wydawaliśmy bardzo dobrą gazetę. Natomiast czy ktoś, ktokolwiek z Państwa pamięta, co takiego szczególnego wydarzyło się w roku 96? To był rok wyborów prezydenckich, kiedy to prezydent Jeltsin był wybierany raczej na drugi termin. Wówczas też trwała wojna. Co prawda, to była wojna nie na Ukrainie, lecz w Czeczenii. O tamtej wojnie
Można byłoby opowiedzieć tyle samo strasznych historii, ile można opowiedzieć o dzisiejszej wojnie, która jest toczona na Ukrainie. Ale wówczas tamta wojna trwała przez półtora roku, a popularność prezydenta Jelcyna bardzo spadła. Ponadto w Rosji trwał proces, który wówczas odbywał się we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli ten proces, który następował we wszystkich państwach, które należały kiedyś do bloku socjalistycznego. Mianowicie, kiedy to na przełomie lat 80. i lat 90. zwyciężyła rewolucja welwetowa. Natomiast w latach 90. w niektórych krajach na krótko do władzy powrócili komuniści. I wówczas w 96. roku komuniści mieli dojść z powrotem do władzy w Rosji. Rating partii komunistycznej i rating Genadija Ziuganowa był bardzo wysoki, a rating Jelcyna był bardzo mały. Prawdopodobnie był popierany przez 2 czy może 3% ludności. I właśnie w tym samym budynku, w którym działała nasza gazeta Komersant, te same osoby, które wydawały gazetę Komersant, nagle w tym budynku pojawiła się inna gazeta pod tytułem Nie daj Boże, nie daj Bóg. Czyli nie daj Boże, do władzy dojdą komuniści. To był taki podtekst. I ta gazeta publikowała obrzydliwe kłamstwa. To była obrzydliwa propaganda. Tak, my wszyscy. Wszyscy byliśmy raczej nastawieni w sposób demokratyczny. Byliśmy przeciwko powrotowi Ziuganowa do władzy. No ale nie można było aż tak kłamać. Na szczęście wówczas byłem młodym człowiekiem, byłem początkującym dziennikarzem. I dzięki Bogu nie dopuszczano mnie do tak sławetnej sprawy jak propaganda, bo inaczej nie wiem, ile razy musiałbym pójść do cerkwi i się spowiadać z tego. Prawdopodobnie musiałbym pójść do spowiedzi po napisaniu każdego artykułu, ale to wszystko się działo tuż obok, to wszystko działo się tuż przede mną, na moich oczach. I ci dziennikarze, którzy pracowali dla gazety Komersant, i oni drukowali artykuły, które były artykułami uczciwymi, to dokładnie tego samego dnia ten sam człowiek mógł napisać artykuł do gazety Nie daj Boże. I ten artykuł składał się wyłącznie z obrzydliwych, strasznych kłamstw, gigantycznych kłamstw. I wtedy zrozumiałem, że w Rosji dzieje się coś takiego dziwnego z ludźmi. To znaczy, przed południem taki człowiek działa zgodnie z jednym zestawem standardów, a po południu ten sam człowiek działa według zupełnie innych standardów i to wszystko jakoś do siebie pasuje w jego umyśle. Mało tego, to wszystko jakoś pasuje też czytelnikom, bo czytelnicy na początku szli po to, by kupić gazetę Komersant i do pary dokupowano jeszcze gazetę Nie daj Boże. I nie wiem dlaczego, ale to nie wzbudzało braku zaufania względem gazety Komersant, bo przecież artykuły były podpisywane przez te same nazwiska w obu gazetach, i w Komersancie, i w Nie daj Boże. To był ten sam zestaw dziennikarzy i nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że czytasz gazetę, widzisz kłamstwo, a kłamstwo w tej gazecie Nie daj Bóg i ufasz temu człowiekowi, bo przecież to jest ten sam człowiek, który napisał artykuł, który został umieszczony w gazecie Komersant. Nie mogłem tego pojąć. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, że prawdopodobnie chodzi o to, że ludzie po prostu nie ufają dziennikarzom. Jakoś tak
traktują wszystkie informacje w następujący sposób. A może to jest prawda, a może to nie jest prawdą, a może w ogóle nie należy na poważnie traktować informacji. Być może nie chodzi. Być może te informacje, które są rozmieszczane w gazecie Komersant albo w gazecie Nie daj Bóg, być może te informacje niekoniecznie są traktowane na serio. I nagle zrozumiałem, że do dziennikarzy w Rosji ludzie mają taki stosunek, jak mądrzy rodzice patrzą na swoich rozbawionych dzieciaków. Na przykład dzieciak taki wraca do domu ze szkoły i pytasz się tego dzieciaka, jak było w szkole, czy byłeś dobrym przykładem uczniem. I w sumie dzieciak powie, cokolwiek powie, a ty wiesz swoje. Ważne jest nie słuchać tego, co powie dzieciak, tylko patrzeć w jego, spojrzeć w jego oczy. Jak jego oczy migoczą i skaczą z prawa na lewo, to znaczy, że kłamie jak znud. A jeżeli mówi spokojnie i patrzy ci prosto w oczy, to znaczy, że mówi prawdę. I prawdopodobnie czytelnicy właśnie wykształcili taki mechanizm. I ten mechanizm pozwala czytelnikowi zrozumieć, co właściwie się dzieje, niezależnie od tego, czy w artykule czytają prawdę, czy kłamstwo. W każdym razie to tak, jakby czytelnik w zupełnie sposób niepoważnie traktował gazetę Komersant, bo przecież gazeta Komersant w końcu była główną gazetą w kraju. I potem to było widać w nakładzie gazety. Kiedy? Kiedy na przykład Adam Michnik powiedział mi, w jakim nakładzie jest wydawana Gazeta Wyborcza, byłem w wielkim szoku, bo przecież okazuje się, że Gazeta Wyborcza ma nakład 10-krotnie wyższy, aniżeli Gazeta Komersant, a przecież Rosja jest tak jakby choć troszkę, ale jednak większa od Polski. I poziom zainteresowania, stopień zainteresowania wiadomościami z dziedziny polityki i społeczeństwa jest bardzo niski, zawsze był bardzo niski i wciąż jest na bardzo niskim poziomie. Ten poziom zainteresowania jest niski. I o tych wszystkich politykach, czy to jest Zyuganow, od komunistów, czy to jest Jelcyn, to tak naprawdę Rosjanie wiedzą, że politycy są nikczemni. No i to tak zawsze jest. I ten jest nikczemnikiem, i tamten jest nikczemnikiem, i wszyscy są tacy sami. Ale w gazecie Nie daj Bóg była taka pewna kolumna. Pewna część gazety, która i właśnie ta część gazety nagle osiągnęła zupełnie niespodziewany skutek. Mianowicie, drukowano tam materiały na temat działalności charytatywnej. Oczywiście charytatywnej działalności w Rosji w ogóle nie było. Nikt nikomu nie ufał. Przekazywanie pieniędzy osobom nieznanym, nawet przekazywanie pieniędzy osobom znanym było rzeczą niemożliwą, bo było takie wrażenie, że i tak oszukają. Niemniej jednak w gazecie Nie daj Bóg, proszę tylko sobie wyobrazić, to jest nowe pokolenie przedsiębiorców. Ci przedsiębiorcy zaczynają zastępować komunistów i właśnie pojawiła się ta część gazety, która mówiła o tym, że jest oto taki nieszczęsnik albo jakaś taka starsza kobieta, która mieszka sobie na wsi, strasznie biedna, w czasach radzieckich była jeszcze bardziej biedna i jakiś tam lokalny przedsiębiorca przekazał tej kobiecie krowę. I oczywiście jest przeciwko Zyuganowi. W частности же там рассказывалось про какого-нибудь, например, больного ребенка. Przy okazji był artykuł na temat chorego dziecka. I to dziecko biedne, nieszczęśliwe, leży sobie w szpitalu, pozbawione leków i nagle przychodzi jakiś tam przedsiębiorca, który to przedsiębiorca prowadzi kiosk tuż obok i kupuje dla tego dzieciaka leki. I oczywiście ten przedsiębiorca jest przeciwko Zyuganowi. Rzecz jasna. I właśnie tutaj powstał dość dziwny skutek. Ludzie nieznający się nawzajem
nieznajomych. Nagle zaczęli przychodzić do tamtego szpitala, o którym napisano w artykule. Nagle ludzie zaczęli szukać tych dzieci i ten dzieciak zaczął otrzymywać pieniądze od ludzi go nie znających. I oczywiście z założenia nikt nikomu nie ufa, nikt nie ufa artykułom w gazecie, nie daj Bóg, ludzie wątpią, powątpiewają we wszystkich gazetach, w tym gazecie Komersant nie dowierzają i nagle ci sami czytelnicy uwierzyli w to, że te nieszczęsne babinki, te biedne dzieci rzeczywiście istnieją. Na szczęście rzeczywiście te dzieci tam były. My ich nie wydumali. Nie zmyśliliśmy tych dzieciaków. Na szczęście wówczas w Rosji wystarczyło przejść do byle jakiego szpitala, chwycić się za rękę byle jakie dziecko i można było spokojnie kupować dla tego dzieciaka leki. I być może Państwo pamiętają, prezydent Jeltsin zwyciężył w wyborach. W związku z tym wszystkie długi zostały przebaczone wydawnictwu Komersant i Komersant dalej sobie istniał jako gazeta uczciwa. Ale była taka potrzeba chwili, potrzeba polegająca na tym, by mówić o kimś, kto potrzebuje pomocy. Ta potrzeba pojawiła się właśnie w ramach tego projektu przedwyborczego, ale ta potrzeba pozostała. A ponieważ olbrzymia ilość osób zaczęła pisać, dzwonić do redakcji gazety i ludzie zaczęli mówić, ale powiedzcie nam, powiedzcie, co się dzieje z tymi dziećmi, powiedzcie nam, co dalej z tymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. W związku z tym gazeta musiała w końcu założyć specjalne biuro i to biuro zaczęło drukować historię na ten temat. I właśnie w tym miejscu mogę powiedzieć, że zacząłem prowadzić ten dział gazety. W roku 1997 napisałem pierwszy wielki artykuł o dziewczynce. To jest dziewczyna, która zachorowała na raka krwi i ta dziewczyna potrzebowała przeszczepu szpiku kostnego. I wówczas zadzwonił do mnie lekarz i lekarz powiedział, że w ordynatorskiej nie zapierается dwie. Że on jest w stanie zamknąć drzwi w swoim gabinecie lekarskim jako drzwi ordynatora szpitala. I ja pytam się, no co z tego? A on mówi tak, wiesz co, bo przyszła do mnie grupa osób i przekazali mi 70 tysięcy dolarów gotówką. Nigdy tyle kasy nie widziałem na żywe oczy w swoim życiu. Przecież nie mogę te 70 tysięcy pozostawić siebie w gabinecie. A więc musiałem kupić flaszkę koniaku. Musiałem pojechać do tego lekarza. Siedzieliśmy we dwójkę przez całą noc i czekaliśmy do chwili otwarcia banków, ponieważ ja do owej chwili też nigdy nie widziałem na żywe oczy 70 tysięcy dolarów amerykańskich. No jakaś taka kwota, szczególnie w roku 97, pieniądze zupełnie nie do wyobrażenia. I wówczas baliśmy się, po prostu baliśmy się. No i dlatego też uzupełnialiśmy sobie kielichy przy pomocy koniaka i tak sobie siedzieliśmy i czekaliśmy, aż wreszcie przyjdzie poranek. A potem, a no właśnie, i tutaj jestem Państwu winny wyjaśnienia. Jednak prezydent Jeltsin był lepszym prezydentem od prezydenta Putina. A tak jest dlatego, że Jeltsin oczywiście prowadził niesprawiedliwą wojnę i oczywiście stosował chwyty nieuczciwe w kampanii przedwyborczej, to jednak kierował specjalistów na szkolenia. Właśnie ten lekarz
Był z grupy lekarzy i ci lekarze na podstawie umowy zawartej pomiędzy Jelcynem a Kolem, właśnie ci lekarze wcześniej byli na szkoleniu w Niemczech i to byli pediatrzy onkolodzy. I ci onkolodzy, pediatrzy, oczywiście kończyli szkoły medyczne i właściwie lekarze wiedzieli o tym, że mają pracować z umierającymi dziećmi, bo wówczas na białeczkę umierało 96% dzieci w Rosji, czyli 96% dzieci chorych na białeczkę, to jednak z tego grona pacjentów 96% umierało. Ci lekarze, młodzi lekarze, przyjechali do, zostali skierowani do Niemiec i do Francji. Nagle się okazuje, że w Niemczech jest zupełnie inaczej. Okazuje się, że w Niemczech 75 czy 80% dzieci, pacjentów chorych na raka krwi, jednak te dzieci zdrowieją w większości przypadków. I wówczas u lekarzy w ich umysłach nastąpiła taka rewolucja. Nie wiem, czy państwo wiecie, jest taka bajka, bajka ruskiego pisarza Leskowa, nazywa się Mankut, czyli leworęczny, znany rosyjski mistrz, który podkuł i obnaruzył, że w Anglii różne кирпичом не чистят. Pojechał do Niemiec i zobaczył, że tam strzelby nie czyszczą za pomocą mielonej cegły. On wrócił do Rosji i próbował wytłumaczyć, że nie należy czyścić strzelby za pomocą cegły z mielonej, proszka cegły. On próbował to wytłumaczyć ludziom w swoim mieście, potem gubernatorowi, potem generałowi. Mówił o tym, on próbował dostać się do cara, żeby wytłumaczyć, że to niszczy strzelbę. Więc ci lekarze zachowały się, działały tak samo jak ten mistrz Lewsza. Próbowali wytłumaczyć każdemu i wszystkim, że jeżeli u dziecka jest białaczka, to nie 4% tych dzieci wróci do zdrowia, a 80%. Że białaczkę da się leczyć. Na początku mieli niewiele przyjaciół, niewiele sojuszników. Był to jeden z duchownych, który służył w cerkwi szpitalnej. On zaczął opowiadać podczas mszy wiernym, że są takie dzieci, że potrzebują one pewnej pomocy, że potrzebna im krew, potrzebne oddawać krew. I ci wierni zaczęli przychodzić nie tylko do cerkwi, ale też zaczęli chodzić do szpitala, organizowali ruch donorów. Drugim sojuszników tych lekarzy byłem ja. Byłem chyba jedynym z dziennikarzy, który pisał o tym, opowiadał o tym. Potem pojawił się trzeci sojusznik, ale to był już strategiczny sojusznik. I to była aktorka Chulpan Khamatova. Była to aktorka pani Chulpan Khamatova, która nie znaю, знаете ли её, nie wiem, czy państwo znacie tę osobę, ale w Rosji ona jest bardzo popularna i kiedy Chulpan przyłączyła się do nas, poczuliśmy wielką ulgę, ponieważ każde słowo, które ona mówiła do ludzi, miało zupełnie inną wagę, odpowiadało mniej więcej 2 latom moich działań ze względu na słuchaczy, do których ta informacja docierała, ze względu na zaufanie do niej. Ona zaczęła organizować w ramach tej kampanii lekarzy,
zaczęła organizować coraz większe grono słuchaczy, coraz większe grono stronników. I nareszcie to się rozwinęło jak wielki ruch, ruch społeczny. Ten ruch został zauważony przez prezydenta Władimira Putina, ponieważ, jak się okazało, była ta rzecz mocniejsza, silniejsza, niż partia polityczna. W Rosji było wiele prób utworzenia partii politycznej, ale w te partie nikt nie wierzył. Natomiast ten ruch społeczny, ludzie oddolni, ludzie, którzy chcą pomóc wyzdrowieć dzieciom chorych na raka, na białaczkę, nagle się okazało, że jest sporo ludzi, którzy wierzą w ten ruch, w jego inicjatorów. Miało to na tyle ważne znaczenie, że nie zauważyć tego władza już nie mogła. Prezydent Putin przyjechał do tego szpitala, porozmawiał z lekarzami, obiecał, że wybuduje nowe centrum, że zostanie wybudowany nowy szpital. I oczywiście ta nowa klinika była zbudowana. To, że on sam ją postawił. Oczywiście nie sam budował. Państwo rozumiecie, że szpital został wybudowany na pieniądze pochodzące z kasy państwa, z budżetu, ale była to unikatowa sytuacja. Za wiele stuleci w Rosji pieniądze państwowe podczas budowy czegoś wielkiego nie zostały rozkradzione. Było zmieniono несколько компаний, которые строили спуки, które budowały tą klinikę, zmieniały się. Dlaczego? A dlatego, że firma ta nie mogła, żadna z tych firm nie mogła zrozumieć, kiedy można zacząć kraść pieniądze. I ta wielka społeczna kampania prowadzona przez lekarzy, dziennikarzy, aktorów, przez rodziców chorych dzieci. To wszystko długo tłumaczyło tym firmom, tym funkcjonariuszom państwowym, że tu nie wolno będzie kraść. I oczywiście w tym przypadku została wybudowana jeden z najlepszych szpitali klinicznych nawet w Europie. Przez ostatnie może około 10 lat udaje się wyleczyć w Rosji tyle samo dzieci, ile potrafią wyleczyć na zachodzie Europy. W Europie ilość pozytywnych skutków leczenia stanowi 75-80%. Tyle dzieci wraca teraz do zdrowia. Przez wszelkie te lata nam się wydawało, odczuwaliśmy, że chyba nam się nie udaje, że walimy łbem w ścianę. Ale kiedy patrzymy do tyłu, kiedy patrzymy na te 10 lat, które minęły, to rozumiemy, że nam się udało przesunąć górę. Kiedy umieralność była 96%, a teraz jedynie 20%, 80% dzieci wraca do zdrowia. Jak się okazało, równocześnie do tego ruchu społecznego, o którym powiedziałem, w którym brały udział ludzie związane z dziećmi chorymi na raka, na białaczkę, równocześnie w tym samym czasie, w innych miejscach zaczęły się pojawiać inne ruchy społeczne. Mają one bardzo podobną budowę, podobną strukturę. One się bazują na kilku ochotnikach. U tych ochotników w głowie powstaje jakiś pomysł. Najczęściej to jest taki pomysł charytatywny, humanitarny, powiązany ze służbą zdrowia, z edukacją czy z kulturą. Nigdy to nie bywa związane z polityką. Pamiętacie, w Rosji politykom nikt nie wierzy. Nikakim. Żadnemu z polityków nikt nie będzie chciał uwierzyć.
Nikt politykom nie ufa. Te ruchy społeczne też się rozwijały, kontaktowały ze sobą, poznawali się nawzajem. Ludzie, którzy pracowali w tych ruchach społecznych. I bardzo dobra lekarz pani Miliąszczykowa po pracy robiła takie rzeczy. Ona odwiedzała chorych, tych chorych, które wrzucili do domu, dlatego że nie było szans na ich wyleczenie. Ci dzieci już nie otrzymywali żadnej pomocy, więc się męczyli i w samotności w rodzinie. Więc w Moskwie się pojawiła taka legenda o tym, że istnieje dziwna pani doktor, która odwiedza chorych w mieszkaniach i pomaga tym ludziom, którym już nikt nie może pomóc. Jeszcze jedna dziwna pani doktor, Jelizaweta Glinka, oni mówią teraz wszyscy w związku z tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Ona pomagała osobom bezdomnym. Nikt nie pomagał tym osobom, nikt ich nie leczył, ponieważ nikt nie pomagał z jedzeniem, nie dokarmiał te osoby. Nikt nie dostarczał im jedzenia. Osoba duchowna, pan Aleksander Miej, opowiadał o tym, że jest taka możliwość pomocy dzieciom, chorym dzieciom, osobom bezdomnym. A kiedy Aleksander Miej, kapłan cerkwi prawosławnej, został zabity, jego zabili, jego przyjaciel Georgii Czistiakow opowiadał podobne rzeczy. I przez wiele lat ludzie ci nie znali się nawzajem, ale pomiędzy nimi pojawiali się jakieś kontakty, oni się zapoznawali jeden z jednym. I coraz więcej te oddzielne społeczności, community, zaczęli się łączyć ze sobą. W tym połączeniu różnych społeczności miał prezydent Putin. Dlaczego? On zaczął, nie dawał możliwości pracy dziennikarzom. Najpierw zmieniło się kierownictwo na jednej z kanałów telewizyjnych NTV i wiele bardzo dobrych dziennikarzy, które wcześniej pisały, czy zajmowały się polityką, gospodarką. Oni stracili pracę, mając bardzo wysokie kompetencje w polityce, w dziennikarstwie politycznym, były nikomu niepotrzebne, bo przecież nie może być tak, że wszyscy dziennikarze będą pracować w tej stacji radiowej Echo Moskwy znanej. Więc bardzo się zwężyła możliwość należenia pracy przez tych dziennikarzy. Więc ludzie, którzy wcześniej pracowali w dziedzinie polityki, się przerzuciły na tematy socjalne, społeczne. Tematyka społeczna zaczęła jakoś wypływać, wychodzić do góry, robić się coraz bardziej widoczną, zauważalną. I zaczęło się przesuwać w centrum uwagi ludzi. Żeby państwo mogli sobie wyobrazić, w jakiej skali zachodziły zmiany, to powiem. Fundacja organizowana przez gazetę Komersant w ciągu pierwszego roku istnienia mogła zebrać $500 i dla nas to było szczęście. Wiele z nas się cieszyło, że ludzie w celach charytatywnych na zakup leków dla dzieci przekazali $500. W roku ubiegłym
Fundacja ta zebrała 40 milionów euro. Fundacja Czulpan Hamatowy zbiera mniej więcej tyle środków. Fundacje, które wspomagają hospicja, organizowana ta fundacja przez Werę Milionszczykową. Niestety pani Milionszczykowa już nie żyje, umarła około 3 lat temu, lecz Fundacja Wspomagania Hospicjum nadal działa już bez jej udziału i ta fundacja się rozwija. Taka fundacja zbiera nieco mniej pieniędzy, ale nie mniej kwoty na podobnym poziomie. Zauważalny jest taki ruch, lecz nie jest to ruch polityczny, jest to ruch społeczny. Jest w tym coś dziwnego, takie dziwne odczucie, że politycznej swobody w Rosji nikt nie chce, prowadzić w Rosji walkę na rzecz swobód politycznych. Как бы сказать, вот вот всякими вот такими. Natomiast wszelkie działania socjalne, załatwienie problemów o charakterze socjalnym, problemy służby zdrowia, problemy edukacji, problemy sprawy kulturalne, jakieś projekty kulturalne, to tu widzimy sporo ludzi, którzy by chcieli pracować, działać w tym zakresie. Kiedyś nawet nam się udało sformułować to, czym my się zajmujemy. Co łączy tych wszystkich ludzi, które prowadzą działalność społeczną, które się zajmują hospicjami, dziećmi chorymi nieuleczalnie, osobami bezdomnymi, edukacją? Czy ci ludzie mają coś, jakiś wspólny cel? Wydaje się, że Dunia Smirnowa w pewnym etapie sformułowała taką ideę. Ona jest scenarzystką, reżyserem kinowym, prowadzi też programy w telewizji. Więc ona sformułowała tak to, że my się zajmujemy rosyjskie общество жестоко. Zajmujemy się zmniejszeniem, złagodzeniem obyczaju, bo nasze społeczeństwo jest bardzo okropne. Widzimy to na wschodzie Ukrainy. Как бы это сказать? И трудно сформулировать. Исправлять эту жестокость можно в любом месте. Окрутность такую можно направлять в каждом месте. Можно на каком угодно примере. Można wybrać dowolny przykład, jakikolwiek przykład. I na tym przykładzie można zacząć przyzwyczaić ludzi, że nie warto być takim okrutnym. I z tego można czerpać przyjemność. Może w nieco dziwny sposób taki ruch, który jest skierowany na obniżenie poziomu okrutności, ma bardzo ważne znaczenie. Jeszcze jedna grupa ludzi, która brała udział w takim ruchu społecznym, ona była skupiona przy domu dziecka numer 19 w Moskwie. Grupa ta prowadziła taką opiekę i prawną opiekę w każdym zakresie. Opieka ta wspomagała adopcję dzieci z tego domu dziecka w wielu, wielu zakresach. Psychologowie, którzy pracowali w tej służbie,
Właśnie dzięki takiej wymianie wewnętrznej, wewnętrznym kontaktem w tej społeczności, w tym community, ludzie, którzy starają się obniżyć poziom okrutności w społeczeństwie. Psychologowie z tej grupy zrobili się bardzo popularnymi ludźmi. One teraz kształtują opinię publiczną w tej części społeczeństwa skupionej dookoła tych programów charytatywnych, społecznych. Jedna z takich psychologów, pani Ludmila Petranowska, sformułowała następujący sposób, co się dzieje teraz. России. И выяснила то, что сегодня в России. И, пожалуй, что, в общем, лучшей формулировки пока что нет. Моим зданием лучшего сформулирования нема. Mianowicie, Людмила Петрановская выяснила то, что сегодня. Тотальную поддержку Путина. Wyjaśniła to, dlaczego Putin jest popierany w sposób totalny. Na czym polega takie totalne poparcie wojny? I ona to tłumaczy takim syndromem posttraumatycznym. To rzecz, którą my dość nieplocho znamy, bo w sumie dość dobrze o tym wiemy, ponieważ dokładnie tak samo działa człowiek, który na przykład dowiedział się o tym, że ma diagnozę jakiegoś ciężkiego zachorowania, na przykład nowotworu. Jak reaguje człowiek na taką wieść? Na przykład dowiedział się o tym, że ma raka. Jak reaguje człowiek? Oczywiście człowiek neguje. Na początku jest negacja. No nie, nie, niemożliwe. Nie, pan się myli. To nie jest możliwe. Tak, to nie jest możliwe. Negacja. I obawiam się, że 20 lat temu mniej więcej, a może nawet już więcej, kiedy to doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, tak, oczywiście, możemy mieć różny stosunek do Związku Radzieckiego. Możemy uważać, że był złym państwem. Że to było państwo zbrodnicze. Ktoś na odwrót może zauważyć coś dobrego w tym państwie, ktoś widzi coś złego, ale tak czy inaczej to było wielkie państwo, tak czy inaczej. Tak więc to wielkie państwo rozpadło się i nikt w to nie uwierzył. 20 lat, przez 20 lat mnóstwo Rosjan żyło z takim przeświadczeniem, że wszystko zostało po staremu. Może nazwy się zmieniły, że już nie mówimy o Republice Ukraińskiej, a mówimy o samej Ukrainie. No w porządku, niech im będzie. Ale w sumie nic się nie zmieniło, wszystko jest po staremu. Czyli tak jak byli podporządkowani Moskwie, tak i są wciąż podporządkowani Moskwie. Następnie był drugi etap. W jaki sposób dowiadujemy się o jakiejś biedzie? Psycholodzy mówią o uczuciu gniewu. I kiedy chory na chorobę nowotworową rozumie, że nie ma błędu, wówczas taki człowiek zaczyna się złościć. Jest zły na zięcia, bo zięć palił w jego obecności i właśnie dlatego ma raka. Też jest zły na lekarza, bo przecież ten właśnie lekarz mógłby zauważyć, że ma raka jeszcze 2 lata temu, a nie zauważył. I jest zły na mieszkańców Krakowa, bo ci krakowianie wciąż korzystają z pieców węglowych i to z powodu palenia węgla. On ma raka i skarży się na wszystkich i wszystko. A więc kolejny naturalny etap przyjmowania złej wiadomości to jest uczucie gniewu. I to jest dokładnie to, co w obecnej chwili przeżywamy jako naród.
Trzeci etap opisywany przez psychologów to jest właśnie uczucie takiej biedy, takiego rozpaczy, to jest uczucie rozpaczy, ponieważ gniew nie pomaga i wtedy człowiek popada w rozpacz. Te wszystkie przeżycia prowadzą do tego, że człowiek, będąc w rozpaczy, zaczyna rozpaczać się, płacze. I ten etap chyba wciąż jeszcze jest przed nami. A potem jest jeszcze czwarty etap, czyli ten człowiek prosi o udzielenie pomocy. Nawet co prawda nie wiem, czy dożyję tego czasu, kiedy to my poprosimy o pomoc. No ale примерно вот так вот это. Ale mniej więcej tak są opisywane te etapy. Oczywiście ja nad wyraz wszystko uogólniłem. W sposób uogólniający opisałem te 15% osób, które są skłonne do działalności charytatywnej, w tym samym czasie te osoby nie popierają Putina. I одновременно относящихся к тому, что происходит w Rosji, też próbowałem w tym samym czasie opisać to, co się dzieje w Rosji, mówiąc z punktu widzenia człowieka, który przeżywa przez zespół posttraumatyczny, ponieważ ten zespół jest wspólnym zespołem właśnie dla tych ludzi, którzy właśnie popierają działalność charytatywną. Tak, oczywiście oni mogą we własnym gronie się pokłócić, skłócić się. To nie jest tak, że te 15%, że to są sami franciszkowie święci z Asyżu. Nie, nie są świętymi. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć na zakończenie. Mianowicie chciałbym powiedzieć, że dzisiejsza władza rosyjska rozumie to, jakie jest znaczenie tej części społeczeństwa. I właśnie dlatego liderzy tej części społeczeństwa rosyjskiego są przez cały czas rekrutowani przez władzę rosyjską. Na przykład aktorka czy pana Alhamatowa, ona otrzymała przed wcześniejszymi wyborami prezydenckimi, zaproponowano jej, by wystąpiła w filmie reklamującym Putina. Co prawda odmówiła. Ale oczywiście nie odmówiła w ten sposób. Nie, nie będę popierać Putina, uczestnicząc w tym nagraniu, ale powiedziała w sposób łagodny. To jest polityka, nie znam się na polityce, jestem raczej aktorką i w ten sposób zrezygnowała. Następnie szef Banku Oszczędnościowego zadzwonił do niej i powiedział, German Treff, i powiedział, że on jako dyrektor banku, bo jeżeli ona nie będzie popierać Putina, to wówczas on będzie musiał zrzec się wszystkich działań charytatywnych, które są popierane przez jego bank. Oczywiście jest to działalność samej aktorki, więc jednak poprosił panią Hamatową o to, by ona się zastanowiła raz jeszcze. A mowa była o 20 milionach dolarów, które to 20 milionów dolarów w ramach działalności charytatywnej były przechowywane na kontach tego banku. I oczywiście Chupan Hamatowa musiała wystąpić w wideo. Oczywiście nie wprost. Nawołała na głosowanie za Putina, ale mówiła o tym, że Putin nam obiecał, że przecież obiecał, że zbuduje nową klinikę i oczywiście zbudował tę klinikę. A więc w sumie nic złego nie mogę powiedzieć na temat Putina. Do tego się sprowadzał ten materiał wideo. I większość ludzi zrozumiała wszystko w sposób poprawny, czyli zrozumieli, że zaszantażowano ją, że zaszantażowano ją, wykorzystując te 5 tysięcy dzieci, którzy rocznie zapadają na raka krwi. I w общем никакой вот этой политической грязи к ней не właściwie
Żaden brud polityczny się do niej nie przyczepił, ale podobna rzecz dzieje się teraz z panią Glinką, z lekarką, ponieważ kiedy rozpoczęła się wojna na wschodzie Ukrainy, ona natychmiast pomyślała o tym, że przecież że tam również są dzieci, przynajmniej chore dzieci są. I przecież jakoś należy te dzieci stamtąd wywieźć. No co zrobić takiemu dziecku, które leży na przykład na wydziale z hemodializą? A przecież w Doniecku nie działają wodociągi. A żeby przeprowadzić jeden zabieg hemodializy, należy zużyć 200 litrów wody. A więc skąd wziąć tę wodę? I oczywiście po to, by jakoś pomóc tym dzieciom, a to są dzieci ciężko chore, te dzieci muszą najpierw być ewakuowane. Poza tym są dzieci, które też odniosły obrażenia. To są dzieci ranne, a zatem ona musiała zwrócić się do obu stron konfliktu. I należy oddać honory stronie ukraińskiej, ponieważ strona ukraińska jakoś tak strona ukraińska nie zażądała przeprowadzenia wywiadu z panią lekarką, że to niby ona popiera stronę ukraińską, ale jednak wstyd przyznać się, ale strona rosyjska skorzystała z takiego zabiegu. Przeprowadzono z nią wywiad i pojawiło się mnóstwo reportaży mówiących o tym, że oto jest lekarka Liza, która ewakuuje tych nieszczęsnych dzieci do Rosji, że ratuje te dzieci, wywożąc je stamtąd. I powstał natychmiast wokół niej obraz Rosji, która ratuje rosyjskie dzieci na Ukrainie. Co prawda, tam przecież nie ma Rosji jako państwa, prawda? Przecież to jest prywatna działalność, prywatne lekarki, korzysta z własnych prywatnych pieniędzy, korzysta z pieniędzy charytatywnych, ale jakoś tak telewizja rosyjska na ten temat w sposób bardzo skromny to wszystko przemilczała. Niemniej jednak, ona zaczęła prowadzić negocjacje z tą stroną i z tamtą stroną. I udało się jej uratować dziesiątki dzieci. Została poprowadzona dyskusja, czy warto, czy można, czy można w ogóle prowadzić negocjacje w takiej sytuacji. I tam довольно много było wyskazane jej uporeków. Też skrytykowano ją, że нельзя было идти на переговоры с режимом. Czyniono zarzuty, że przecież nie można negocjować z reżimem Putinem, bo nie można rozmawiać z reżimem przestępczym. Ja w общем, конечно, вспоминаю. Я oczywiście wspominał w этот момент, конечно же. Wtedy natychmiast przypominałem. Przypominałem Janusza Korczaka, bo przecież Janusz Korczak prowadził negocjacje z faszystami. Owszem, prowadził negocjacje. I potem już jest mnóstwo takich prywatnych opowieści na temat tego, kto jak się zachował w takich trudnych okolicznościach, w trudnej sytuacji, czy pojawiło się mnóstwo przekazów na temat tego, kto postępował słusznie, kto niesłusznie, ale co jest ważne, i to już rzecz ostatnia w czasie mojego wystąpienia, na tym będę kończył. Mianowicie chciałbym bardzo, żeby Państwo wiedzieliście o tym, że tacy ludzie są. I czym się zajmują ci ludzie? Właśnie przedstawiłem to, co próbują robić i z czego wychodzą w swojej działalności. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak audiobook. Tak się słucha Walery. Teraz będzie okazja dla Państwa, aby zadać swoje pytania.
Ale zanim państwo się do tego przygotują, mam w zasadzie dwa warunki, aby takie pytanie dopuścić. Pierwszy jest taki, że należy się przedstawić. A drugi to jest taki, iż należy być zwięzłym, bo chcielibyśmy, aby jak najwięcej z państwa skorzystało z tej możliwości, żeby z naszym bohaterem porozmawiać. Ja zadam pierwsze pytanie. Mita wizja twoja takiej traumy, które przychodzi rosyjskie społeczeństwo i reakcji na tą traumę bardzo odpowiada. To znaczy, jeżeli słucham Władimira Władimirowicza Putina, który mówi, że w zasadzie jest jeden ruski naród, nie ma takich większych różnic między Ukraińcami, już Białorusinami, Rosjanami, który mówi, że Ukraina jest sztucznym państwem lub też tymczasowym, to jak gdyby składa się na tą pierwszą fazę reakcji na traumę. To znaczy, że ten Związek Sowiecki się nie rozpadł. Przynajmniej dla Putina, że on wciąż istnieje. I tylko trzeba czekać momentu, kiedy Rosja będzie wystarczająco silna, aby tą traumę przezwyciężyć. Moje pytanie do ciebie jest takie. Jak to rosyjskie społeczeństwo składające się z różnych towarzystw, stowarzyszeń patrzy na społeczeństwo ukraińskie, to uważa, że to zjawisko jest tymczasowe? Znaczy ten taki ruch w kierunku zmiany władzy, niezależnie jak go osądzać, ale to wyszli ludzie na ulicę i zmienili swojego przywódcę. To w związku z tym, jak to jest oceniane? Czy jako zjawisko tymczasowe, czy jako choroba, którą trzeba leczyć jakimiś środkami? Czy też jest to, prowadzi to do takiej konkluzji, że jednak mamy do czynienia z innym społeczeństwem? Już nie sowieckim, już nie postsowieckim, już inaczej straumatyzowanym. Я думаю, что что мы находимся уже не на Uważam, первом этапе, że nie jesteśmy на tym pierwszym etapie. До отрицания, czyli tak, na etapie negowania. До отрицания мы находились вот все эти 20 лет. Jeżeli chodzi o stadium negowania, to byliśmy w tym stadium przez ostatnie 20 lat. Udawaliśmy, że nic się nie stało. A jeżeli nic się nie stało, to oznacza, że nic nie musimy robić. A teraz jesteśmy, już trzeba coś zrobić. To jest to stadium, kiedy coś trzeba zrobić. Coś takiego gniewnego, coś takiego agresywnego trzeba zrobić. Czyli jesteśmy w fazie gniewnej. A popularność Putina tłumaczę w ten sposób, że on daje ludziom możliwość poczuć ten gniew. На самом деле гнев является просто физиологической потребностью. Человек переживает горе. Ну, попробуйте. И сейчас, прошу попробовать. Я не знаю, что облиться из кипящего чайника. Не знаю, например, вылить на себя трохи вжонку. И вы заметите, что на каком-то этапе вы скажете. И прошу заметить, в которой ситуации, państwo powiedzą, о, ку, и будет такая хвиля, правда? Это совершенно бессмысленно. Wiem, że to jest totalnie bez sensu, ale tak postępują wszyscy. Popularność, значит, большое количество людей в России хотят испытывать гнев. Liczba osób w Rosji chciałaby poczuć gniew. I popularność Putina polega na tym, że on mówi, dlaczego można odczuwać gniew. A jeżeli mamy gniew, to przeciwko komu? W jaki sposób możemy doświadczyć tego gniewu? I tak dalej. I to jest bardzo wygodne. Значит, дальше возникает очень странная. Następnie dzieje się coś bardzo dziwnego, ponieważ я не видел в России ненависти к
W Rosji nie widziałem nienawiści względem Ukraińców. Nie ma takiej nienawiści. Taka nienawiść byłaby dość skomplikowaną rzeczą, bo przecież każda trzecia osoba na Ukrainie to jest człowiek, który ma ukraińskie nazwisko w Rosji. Albo taki człowiek po prostu jest Ukraińcem. Co oznaczało, że należałoby znienawidzić dosłownie wszystkich. W tym należałoby znienawidzić własną żonę, którą przecież jakoś tak kochasz i nagle od dzisiaj musisz zacząć ją nienawidzieć. Ale nie dlatego, że źle sporządziła barszcz, czy zrobiła zupę, a tylko dlatego, że jest Ukrainką. Więc nienawiści jako takiej względem Ukraińców nie ma. Jest nienawiść, ale to jest nienawiść skierowana na zmyślonych nacjonalistów ukraińskich. I tych nacjonalistów Dwóch. Widzieliśmy może dwóch. Czyli Jarosz i Ciechnybok. No gdyby tak jeszcze powspominać, to znajdziemy jeszcze trzeciego. Bandera? No, oczywiście, ale tam jeszcze jest. To są nacjonaliści, którzy już umarli. Na przykład Bandera, Szuszkiewicz oraz inni. Ale właściwie problem polega na tym, że nic o nich nie wiedzieliśmy wcześniej. Czyli to jest nienawiść hodowana, hodowlana i należałoby się dowiedzieć, kogo właściwie nienawidzimy, kim są. I dlatego wydaje mi się, że ta stychia gniewa, ona ten żywioł gniewu, ten żywioł gniewu padł na ukraińskich nacjonalistów w sposób przypadkowy, bo gdybyśmy popatrzyli na społeczeństwo rosyjskie w ostatnich latach, to ta energia gniewu była kierowana na dość dziwne grupy ludności. Na przykład był taki czas, kiedy gniew był kierowany na gejów i na lesbijki. Przecież żyły sobie cicho, nikogo tam nie ruszało i nagle się okazało, że właśnie te dwie grupy są strasznie ważne i wciąż mówiono o tym, że są tacy paskudni i że są nikczemni, że to oni przejęli całą władzę w Europie i że oni przygotowują się do tego, by przejąć władzę u nas w Rosji. Pytanie brzmi, a czy ty kiedykolwiek na żywe oczy widziałeś geja żywego? I oczywiście taki człowiek odpowiadał, nie, nie widziałem. Czyli taka nienawiść do takiej wymyślonej albo i zmyślonej grupie ludności. I teraz przedstawiają li sobie ludzie w Rosji ustrojstwa drugiego społeczeństwa i drugiego. Rosjanie mogą sobie wyobrazić jakiś inny ustrój, jakieś inne państwo? Obawiam się, że nie. I właśnie dlatego tak wiele mówię o edukacji, mówię o wymianie, mówię o tych wszystkich rzeczach. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale ta liczba jest bardzo mała. Chyba 5%, a może 7% Rosjan to są zagraniczni. Ludzie, którzy mają paszporty zagraniczne, czyli te osoby kiedykolwiek, dokądkolwiek wyjechały i cokolwiek zobaczyły. A zatem ciężko im jest wyobrazić sobie takie społeczeństwo, które zostałoby zbudowane na jakiś inny sposób. To jest bardzo trudne, bo nikt czegoś takiego nie widział. Powiedziałeś, że nienawiści do Ukraińców nie ma w rosyjskim społeczeństwie. A szacunek? Kilka miesięcy temu
Putin w jednej ze swoich rozmów powiedział coś takiego, no u mnie też, mam też przyjaciela hahua. Można, hahoł to jest takie pejoratywne określenie w języku rosyjskim na Ukraińca. Można się przyjaźnić z hahłami. Jak jest z tym szanowaniem, uważaniem Ukraińców? Plocha. Źle. Z uważaniem w Rosji w ogóle jest kiepsko. K czemu godna? Niezależnie, czy szanujemy, czy innych ludzi, czy osób starszych, czy kobiet, dzieci. Nie ma znaczenia, jaki to jest obiekt. Obiekt szacunku. I jest to też absolutnie taka element tego zespołu stresu pourazowego. Jak to? Ci Ukraińcy wyszli sobie na płac, zrobili rewolucję, ludzie, którzy żrą to, ten boczek salo, oni to zrobili, jak im się udało. Taka próba poniżenia, ona zawiera w sobie dużą dawkę braku pewności we własnych siłach. No, jeśli ja nie mogę, i ja na przykład, nawet ja nie mogę tego zrobić, nie mogę zrobić porządek z władzą, a stosunek do władzy ma taki charakter tradycyjny dla Rosji. Widzimy wsparcie Putina i zupełnie brak jakiejkolwiek akceptacji tych partii. Ta Jedyna Rosja to są oszuści, szuje, gubernatorowie też złodzieje, każdy funkcjonariusz to jest zły człowiek. A to nie jest prawda. W Rosji przez ostatnie lata coraz lepiej, coraz więcej mądrych ludzi na stanowiskach. Ten aparat urzędniczy w Rosji przez ostatnie lata znacznie podniósł swoją jakość. Na to nikt nie zwraca uwagi, tego nikt nie widzi, a jest древнейший миф о том, что ma siłę taki starożytny mit. Car jest dobry, a reszta jego szlachta to są źli ludzie. To jest bardzo proste wytłumaczenie swojej pozycji, swojego poziomu, wytłumaczenia tego braku szacunku do innych ludzi. A taki brak szacunku do innych ludzi jest takim odbiciem, taką reakcją na brak szacunku do siebie, a to jest chyba typowe dla każdego Rosjanina. Jeżeli mówimy o tej historii charytatywne, o te ruchy, o których ja mówiłem wcześniej, to co tu jest najważniejsze, co słyszę od ludzi, którzy trafiają do tych nowych szpitali, którzy widzą wyniki działania tych programów charytatywnych i wspierane one, utrzymywane te obiekty na koszt fundacji charytatywnych. Ludzie się dziwią, że do nich ktoś ma stosunek ludzki. To ludzi dziwi. A najbardziej mamy chorego dziecka dziwi to, że doktor, lekarz rozmawiał z panią przez całą godzinę, tłumaczył, co będzie robił, dlaczego to będzie robił, jak planuje leczyć dziecko. I ta matka była zaszokowana, nie spodziewała się, że lekarz będzie próbował jej, człowiekowi, który nic nie rozumie, będzie opowiadał o tym, jak będzie planowane leczenie jej dziecka.
Jeżeli masz do człowieka w Rosji stosunek z szacunkiem, to człowiek będzie bardzo zdziwiony tym szacunkiem do niego. Pytania z sali. Bardzo proszę. Waldemar Antosiewicz, ja mam takie pytanie. Chciałem się zapytać o taką rzecz. Chodzi o taką strategiczne jakby myślenie Putina i Rosjan. Jak ludzie w Rosji odbierają taką rzecz, że Rosja zawsze szła za Zachodem. Piotr Wielki, Katarzyna Wielka, Katarzyna Wielka przecież była Niemką i zawsze wprowadzała tą kulturę zachodnią, zachodnioeuropejską. I teraz mamy sytuację taką, że Putin obraził się na zachodnią Europę, w ogóle troszkę na kulturę zachodnią, mówi, że tam jest zgnilizna moralna i tak dalej. I robi teraz zwrot ku Chinom. A przecież wiadomo, że tak strategicznie rzecz biorąc, kolonizacja chińska na Syberii jest coraz większa. Tam ta mobilność, ruchliwość ludności chińskiej jest bardzo duża. No i grozi to przecież, że w perspektywie 10-20 lat te tereny dalekiej Syberii, przecież źródło surowców dla Rosji, zaczną ciążyć coraz bardziej ku Chinom, a przynajmniej do jakiejś autonomii i oddzielenia się od Rosji. I teraz takie pytanie, jak to Putin tłumaczy ludziom, społeczeństwu rosyjskiemu, że oni zaczynają współpracować tak głęboko z Chinami, co przecież w dalszej perspektywie jest przeciwko nim. Dziękuję bardzo. Tu bardzo poproszę. Извините меня, потому что я уже не говорю по-русски. Przepraszam, będę mówił w języku rosyjskim, ale nie mówiłem przez 50 lat, więc... Ja bym chciał zdać wam wopros. Chciałbym zadać panu trzy pytania. U nas to, że w Polsce był takowy prezydent Kwaśniewski. W Polsce mieliśmy pana prezydenta Kwaśniewskiego. Tarnobrzeg chciał postroić kliniku. On chciał w mieście Tarnobrzegu zbudować szpital chorób krwi. Trochę kasy tam zostało wydane, ale na tym się skończyło. Drugie pytanie. Dlaczego prezydent Gorbaczow żyje w Germanii? I trzeci вопрос. To prawda, że u was znajduje się. Trzecie pytanie, czy to jest prawda, że w Rosji chcą skasować święta? Uszli z Kremla Polacy. Czy wprowadzić święto wyzwolenia Kremla od Polaków. Ktoś jeszcze? Skoro nie ma, Walera. Jeżeli chodzi o Chinę. Sibiri, które oraz o Syberię, która może się oddzielić, a może się nie oddzielić. Proszę zrozumieć, państwo próbują w jakichś racjonalnych terminach traktować tę sprawę, korzystając z terminów racjonalnych. A popularność Putina w Rosji nie jest rzeczą racjonalną. Ответы, которые вы получаете, i odpowiedzi, które państwo wy słyszą, brzmią dziwnie. Ponownie, gdybyśmy wprowadzili sankcje na produkty europejskie, wówczas dojdzie do podniesienia cen na produkty krajowe dla nas. Wyrosnie kurs euro. Dojdzie do wzmocnienia euro, wy czyli państwo od razu słyszą jakąś odpowiedź. Типа там
A nam все равно мы зарплату в рублях. А Россияне говорят: "А нам всё равно и так платят нам в рублях. Курс евро нас не интересует". Я продолжаю настаивать на том, что я налегаю вчёрш на этом. Что этап рациональности ещё не наступил. Рационального мышления вчёрш не наступил. Бо если кто-то облил себя вжонтком, кричите, то такой человек раньше выделяет себя в небогласы и кричит. Не стоишь рациональным человеком, когда кричишь ку, то не значит, что тебе ходит, что ты мыслишь о такой постаче, не мыслишь о том, что сейчас станет, когда то ку себя появится. Нет, ты просто делаешь в способ нерациональный. Боюсь, что а więc obawiam się, że dzisiejsza reakcja, reakcja opinii publicznej w Rosji jest rzeczą nieracjonalną. Nie ma jakiegoś zrozumiałego wytłumaczenia tego, dlaczego tak jest. Proszę to zrozumieć. Kiedy Putin pojechał i podpisał tę umowę gazową z Chinami, to po pierwsze nie wiadomo było, czy rzeczywiście ta umowa została zawarta, ponieważ nie zobaczyliśmy jakichkolwiek liczb czy danych statystycznych oficjalnych. Ale nawet gazety biznesowe niezbyt długo omawiały tę sprawę, chociaż wydawałoby się, że przecież jest to olbrzymia umowa i od tej umowy zależy kierunek gospodarki rosyjskiej na całe dziesięciolecie do przodu. A więc tak przez w ciągu jednego dnia pomawiali sobie tę sprawę i zapomnieli. Ponieważ racjonalne myślenie jest rzeczą niepożądaną, niepotrzebną. Teraz porozmawiajmy na temat, dlaczego Gorbaczow mieszka w Niemczech? Nie wiem. Być może dlatego, że jest osobą w starszym wieku, słabo się czuje, choruje, a służba zdrowia w Niemczech jest znacznie lepsza niż służba zdrowia w Rosji. Być może o to chodzi. I też przy okazji zakładam, że w Niemczech jest znacznie bardziej szanowane, ponieważ to on doprowadził do rozwalenia muru berlińskiego. W związku z tym przyjemnie się żyje tam, gdzie ciebie szanują. Jeśli chodzi o święto, święto wyrzucenia Polaków z Kremla, rzeczywiście takie święto jest. I to święto zastąpiło inne święto. To było święto rewolucji październikowej. Mianowicie 7 listopada świętowaliśmy rewolucję październikową, a jest to nowe święto, czyli dzień pojednania i zgody, co jest ciekawe. I rzeczywiście to święto jest związane z tym, kiedy Minin i Pożarski zebrali powstańców. Co prawda nie wiadomo, jak to było, ponieważ te daty są niepewne, są wątpliwe i nie wiadomo, czy wypędzono Polaków, a może Białorusinów, a może i Litwinów. Jakoś tak. Nie wiadomo, co tam było. Coś tam było z Mininem i Pożarskim. Coś się tam stało, ale nie wiadomo za bardzo co. I oprócz tego Minin i Pożarski są symbolami, ponieważ oni symbolizują przez swoją postać pojednanie i zgodę, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o tę parę, to akurat tutaj mamy kość niezgody, ponieważ na początku pomnik Mininowi Pożarskiemu postawiono w Niżnim Nowgorodzie, gdzie pojawiła się grupa powstańców. Potem pomnik przeniesiono do Moskwy, a w Niżnim Nowgorodzie postawiono taki sam pomnik, ale mniejszy. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżasz do Niżniego Nowgorodu i mówisz, że jesteś z Moskwy, to natychmiast
słyszysz o tym, że przecież ukradliście, podzwinęliście nam pomnik, nasz pomnik. To tak jak chyba w Krakowie, jak jesteś w Krakowie, no przecież rozumiesz, nie? Przecież wiesz, które miasto w Polsce jest tak naprawdę stolicą. No, oczywiście, że wiem, tak, oczywiście, że wiem, będąc w Krakowie, wiem. A więc mniej więcej takie, tak, byle taksówkarz ci powie, a z Moskwy jesteś, a co, zwinęliście nam pomnik, nie? I teraz trzecie pytanie, zapomniałem, przepraszam, czego dotyczyło to trzecie pytanie? Mówiłem o Gorbaczowie, mówiłem o święcie i co tam jeszcze było? No ja już nie rozmawiał w ruskim języku 50 lat. No jest pierwot. Zwinite mnie. Mój pierwszy вопрос był. Przepraszam, ale nie mówiąc 50 lat, pierwsze pytanie brzmiało, czy pan poznał Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta polskiego, który również chciał zbudować klinikę. Klinikę krwi i krew akurat brzmi tak samo w języku rosyjskim, polskim, ukraińskim i chciał zbudować tę klinikę w Tarnobrzegu. Na to wydano kilka milionów. Na tym zakończyło się. No, i na tym się sprawa zakończyła. No, posłuchajcie, to już całkiem wasze dzieło. No ale to już naprawdę sprawa państwa. O tym tak naprawdę nic nie mogę powiedzieć na ten temat i nic nie wiem na ten temat. Ale sporo było inicjatyw takiego rodzaju w Rosji, czyli pieniądze zostały rozkradzione albo zostały zmarnowane, albo wydano 5 albo 10 razy więcej na to samo. Ale ten przypadek, o którym ja Państwu mówiłem, no to nie, tam rzeczywiście te pieniądze zostały zużyte w sposób właściwy. Może panie są, które chciałyby zająć. O, tutaj bardzo proszę. Można? To można, można. Ja mam jedno krótkie pytanie. Dlaczego Putin nie boi się tych zgromadzeń charytatywnych? Dlaczego Putin nie boi się tych zgromadzeń charytatywnych, a jeszcze kilka lat temu zamykał wszystkie NGOsy? Wydaje mi się, że to jest ta sama grupa ludzi, którzy chcą coś zmienić. Taka grupa aktywistów. Tu jeszcze weźmiemy, bardzo proszę. Dzień dobry, witam panów, ja się nazywam Róża Szafranek. Nie, to nic nie. Ja się nazywam Róża Szafranek i też mam jedno pytanie. Ponieważ mówił pan o tym, że głównie interesuje mnie to 15% ludzi, którzy nie popierają Putina. Mówił pan o tym głównie, że to są ludzie właśnie, których charakteryzuje to, że udzielają się właśnie w takiej sferze wolontaryjnej, że pomagają chorym dzieciom. Chciałam zapytać pana o to, jak, co jeszcze można o tej grupie 15% powiedzieć. Czy oni pochodzą z jakiejś grupy społecznej, z jakiejś klasy konkretnej. Po prostu, czy możliwe jest scharakteryzowanie tej grupy bardziej szczegółowo? Dziękuję. Ja примерно понимаю, почему Путин. Rozumiem, może mniej więcej, dlaczego Putin bardziej się boi właśnie tych NGO, takich, które działają w zakresie prawa. No nie, i z ochrony praw człowieka. A co do tych ruchów charytatywnych, czy inni reprezentanci władzy, oni wyczuwają, że jest to coś niebezpiecznego, coś, czego nie mogą, czegoś, czym nie mogą sterować. Ja napisałem o tym bardzo szczegółowo w książce, która się nazywa Rublówka. Oni po prostu nie wierzą, że ludzie mogą cokolwiek robić nieodpłatnie, bez zysku pieniężnego. Obrońcy praw typu memorialu,
Они правда думают, что эти люди работают за деньги из Соединенных Штатов? Та władza naprawdę myśli, że memorial na przykład otrzymuje kasę ze Stanów Zjednoczonych, że to są szpiegowie. Nas oni traktują jak jakiś wariat, lokalny wariat. Natomiast obrońców praw traktują, uważają za wroga, szpiegów. Oni nie mogą wierzyć po prostu, że człowiek może coś robić, jeżeli nie ma, to nie ma za to zapłatę. Wyższe руководство России nie może. U nich najwyższe kierownictwo Rosji to po prostu w głowie się nie mieści. I podobna sytuacja jest dzisiaj na Ukrainie. Największym szokiem było to, że my zaplaciliśmy im, daliśmy im pieniądze, a oni zostali na Majdanie. Przecież to jest totalne oszustwo. Przecież zaplaciliśmy, a oni muszą teraz zwolnić teren. Абсолютно монетарное подходящее до каждой справы. Я это видел на własne oczy. Институт службы ратунковой медичной имени Склифосовского был то taki okres, kiedy jeszcze na ulicach Moskwy były porachunki bandyckie. Przyjechał jakaś osoba, przywieźli bandytę, który był ciężko zraniony. Razem z nim weszło kilka ochroniarzy. Lekarze próbowali reanimować tę osobę. Им того еще не удалось сделать, не уратовали того человека, умару лекарь написали свидетельство о сгоне, а один из охранников сказал, доктор, доктор говорит, он умер. Лекарь говорит, та особа уже не живет. А он говорит, нет, зачекай, сколько вам тебе заплатить? Есть категория людей, которые полагают, что за деньги можно купить все, что угодно, деньги позволяют купить все, даже не смертельность. И такая категория людей сейчас в России находится у власти. Когда вы с ними разговариваете, когда разговариваешь с таким человеком на тему кассы и на языке денег, то можно считать, dogadać, ale jak zaczynasz mówić o jakichś dziwnych wartościach, takich jak jakaś wolność, charytatywność, oni po prostu nie rozumieją, o co chodzi. Dla nich oni nie rozumieją takiego słowa nawet jak liderzy. Ja już nieraz spotkałem się z taką sytuacją i widzę, że są to ludzie z zupełnie różnych kategorii. Книжка 12 несогласных. 12 незгодных. На марше несогласных. 12 непокорных. На маршу, на манифестации непокорных. Панчо до кула. И не могу зрозуметь, что лучше этих людей за собой. Какие вспомнили элементы социальные. То есть работник, есть банковец, войсковый, студентка, какая-то девчонка. Сорбонну 68-го года, я понимаю, что... Могу зрозуметь, что сидело на Сорбонне в 68-м году, там были студенты, но там есть рух протесту в России. То есть не могу тотально зрозуметь, что это люди с разных сторон, с разных групп, але это люди, которые не имеют этого zespołu stresowo-urazowego. Są to ludzie zdolni do samodzielnej decyzji. To mogą być decyzje każdego rodzaju. Mogą być to decyzje inwestycyjne bankowca, który wkłada gdzieś miliard dolarów, a może być to też decyzja ojca, który mówi, że w rodzinie w tym roku kupimy pralkę, natomiast maszynę do zmywarkę to za pół roku, kiedy będzie kasa. Jest to taka zdolność ludzi do podjęcia decyzji, samodzielnego podjęcia decyzji. No to jest taki brak infantylizmu. I właśnie я наблюдал на
абсолютно разных уровнях. I właśnie taki totalny brak infantylności obserwowałem na różnych poziomach, różnych kierunkach. To było u ludzi, którzy mieli zupełnie inne wykształcenie, zupełnie inny stan posiadania. Widziałem to, spotykałem to. Ludzie się różniły między sobą totalnie. Dlaczego ten wirus... Traumatyczny... Dlaczego to choroba, zespół pourazowy po rozpadzie Związku Radzieckiego nie zranił niektórych ludzi w ogóle, czy zranił w mniejszym stopniu? Tu mam. Bardzo proszę. Nazywam się Wojciech Chwaja, jestem emerytowanym inżynierem, naftowcem i z tej racji bywałem często w Rosji, mam dużo przyjaciół i nawet dla tego celu poznałem język rosyjski. Słuchając pana refleksji i interesując się Rosją z różnych powodów, także sentymentalnych lub kulturowych, nie wiem, czy pan wraca do Rosji, czy nie. Tydzień temu, czytając gazetę wyborczą, rozumiem, że pan ma jakieś bliższe kontakty z tą gazetą, znalazłem tam trzy profile. Hitler, Stalin i Putin. Mnie to zaszokowało. Tym bardziej, że w moim kraju nikt nie zaprotestował. Ja pamiętam pierwszych dwóch. I oglądam Putina w tej chwili, znaczy często nawet dzisiaj telewizja polska w całości transmitowała jego przemówienie rano. Po prostu i to dla mnie to zdumiewa. Ja nie przeczytałem w ostatnich 20 latach ani jednej, już nie powiem pozytywnej, ale obiektywnej relacji z Rosji. Mnie to zdumiewa. Staram się obserwować, dlatego że Rosja jest ważnym elementem w dzisiejszej polityce światowej, ma 1500 głowic atomowych, druga strona ma tyle samo. Mówią, że 10% wystarczy do zniszczenia nas wszystkich. Po prostu interesuje się Rosją. Pytanie bardzo poproszę, boimy się wszyscy, pytanie. Już pytanie zadaję. Interesuje się kulturą, co w Polsce też jest powijane, znam Netrebko, Chwostowskiego, Giergiewa i wielu innych. A do pana mam pytanie, czy w pana obserwacji, czy w ogóle publikacjach są jakiekolwiek elementy pozytywne w dzisiejszej Rosji, które by stwarzały optymizm nie tylko dla Rosji, ale dla nas jako najbliższych sąsiadów lub dla świata. Czy pan potrafi wymienić parę takich elementów, które są optymistyczne? Dziękujemy. Bardzo proszę. Dzień dobry, Elżbieta Olzacka. Pan mówił o Rosji jako o społeczeństwie rosyjskim jako o społeczeństwie nieracjonalnym. Pan powiedział, że Rosja jeszcze nie wkroczyła w ten etap racjonalizmu, racjonalności. Ja mam takie pytanie, czy w pana ocenie w tej sferze prowadzenia polityki, również polityki zagranicznej, w sferze prowadzenia to, jak Rosja prowadzi wojnę, czy to również jest sfera całkowicie irracjonalna, czy można tutaj znaleźć jakąś przemyślaną taktykę? I jeszcze jedno. O, tam pana prosi. Obserwując, powiedzmy w ten sposób. Moje obserwacje są bardzo wyrywkowe, ale są to obserwacje następujące, że obserwując pewne filmy, czy nawet klipy, jak chociażby piosenek Żanny Biczewskiej, czy filmy w rodzaju Admirał, na temat admirała Kołczaka, odnoszę wrażenie, że a będąc w Rosji kilka lat temu w Sankt Petersburgu, trafiłem do muzeum, w którym były jako eksponaty mundury i sztandary formacji białogwardyjskich, właśnie formacji białogwardyjskich z czasów wojny domowej.
Więc ja mam takie pytanie. Czy trafna jest moja refleksja, że następuje pewien powrót do tradycji czy do Rosji z czasów przed I wojny światowej, z prawosławiem, z tym sposobem, ja wiem, myślenia, z pewną tradycją, z tym wszystkim, co się z tym wiąże i z pewnym odrzuceniem tego, co nastąpiło w 1917 roku. Czy odżywa tradycja carska, innymi słowy? Czy odżywa właśnie ta jakaś tradycja, ponieważ to, co jest w polskich mediach na temat Rosji, to nadaje się do kosza. Dobrze. My nie mamy żadnych informacji. Fantastycznie. Валерий. У меня тоже есть вопрос. Ответьте мне, пожалуйста. Почему в Польше принято задавать Dlaczego несколько вопросов? Dlaczego в Польше завжди есть так, что один человек задает одразу wiele pytań? Одновременно. Czyli mam jakby trzy tajemnice na raz wyjaśnić. Po prostu zapominam o tych pytaniach, które wcześniej były zadawane. Więc to pierwsze pytanie to było o czym? Dawaj naczyniom carskiej Rosji. Zacznijmy od carskiej Rosji. No dobra. To, co сейчас происходит в России, to, co się teraz dzieje w Rosji, rzeczywiście przypomina wydarzenia перед Pierwszej mirowej sprzed pierwszej wojny światowej. Ile ja bym powiedział na ciało albo raczej nie? Początek pierwszej światowej. No tam patriotyczny podjem. Oczywiście uniesienie patriotyczne. Rozmachiwanie flagami. Wymachiwanie flagami. I czrezwyczajna popularność Царя. И несамовита популярность цара. Меня несколько радует то, что тогда Cieszy мне то, что вовчас популярность цара спадла с позиому несамовитой до позиому уемной в чонгу двух чи трех лет. Але страши мне то, что потом наступило. Революция. Чили, ходи мне о революцию. Окончившись кровавой гражданской. Która doprowadziła do krwawej wojny domowej i tak dalej. No jak to ja nadzieję, że i tutaj jest jakieś podobieństwo, niemniej jednak mam nadzieję, że w takim samym podobnym stopniu dzisiejsze руководство России похоже на тогдашнее, ну в смысле образование. На przykład to w czym przypomina dzisiejsze kierownictwo Rosji, ówczesne kierownictwo Rosji. Chodzi o wykształcenie, zachowanie się, stan umysłu i tak dalej. I mam taką nadzieję, że te wszystkie wszystkie te wydarzenia wojenne i rewolucyjne. Na te jest taka Ruska pogawórka, że być może mam taką nadzieję, że poniżej, dym pożyżej, da? Że jednak im trąba będzie grała niżej, tym dymu będzie mniej. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takim похоже, no, o takim powiedzeniu rosyjskim. Mielko jak to wszystko, da? Вот как-то как-то всё так. Ale rzeczywiście są jakieś podobieństwa. Nie dodzielone. A to na счёт nieracjonalności. I na счёт вот как. А если хотя о нерациональность, если хотя о нерациональность политики заграничной, то rzeczywiście ta polityka zagraniczna jest nieracjonalna. I wydaje mi się, że вот эти все попытки сделать то это. Te wszystkie próby zrobienia tego czy owego. Nie wyskazywanie głównej собственно jednak цели. Ta polityka nie przedstawia rzeczywistych celów, najważniejszych celów. I mogę powiedzieć tak, wyjaśnię to, że dowolne oświadczenie Putina dotyczące polityki zagranicznej mogę wyjaśnić dowolnego twierdzenia. Mianowicie Putin powiedział, że
On uda się na szczyt G20, że on wyjechał wcześniej z tego szczytu. Potem Putin powiedział o tym, że zamyka South Stream. Putin oświadczył o tym, Putin oświadczył o tamtym. Dowolne wypowiedzenie tłumaczy się w następujący sposób. Pogadajcie ze mną, porozmawiajcie ze mną, bo przecież jestem takim wielkim, ważnym działaczem politycznym. No, porozmawiajcie ze mną, a nie z Obamą. Porozmawiajcie ze mną, ale na poważnie, porozmawiajcie ze mną. Nie chodzi mi o to, że jakiś tam Poroszenko, którego znam, a nie chcę go znać. Przecież ja jestem naprawdę wielkim człowiekiem. No to porozmawiajcie ze mną porozmawiajcie. To jest to, do tego się sprowadzają jego oświadczenia. I obawiam się, że cała polityka zagraniczna Rosji została sprowadzona do takiej dziecinnej obrazy. Co jest w sumie straszne, ponieważ ten dzieciak w rękach ma pewną taką zabawkę. Ta zabawka ma pewną nazwę. Walizeczka atomowa. I kiedy widzę taką reakcję, to czuję się nieco nieswojo. Ponieważ jeżeli mamy dzieciaka, który się obraził i jak tylko ten dzieciak rzuci tę zabawką o podłogę, no to będziemy mieli tylko nadzieję, że wszystkie bebechy w tej walizeczce już są stałe, zardzawiałe i nie wybuchną. Хорошо, no i последний, это не, to nie вопрос. I jeszcze ostatnia prośba, żebyś powiedział, kilka rzeczy pozytywnych. Przecież ja przez 45 minut mówiłem o rzeczach pozytywnych. Mówiłem przecież o wspaniałych artystach rosyjskich, mówiłem o wspaniałych lekarzach rosyjskich, mówiłem o wspaniałych nauczycielach, mówiłem o tych wszystkich innych ludziach, którzy się łączą. I to są ludzie, którzy nawet mają sojuszników w strukturach władzy. Nawet w strukturach władzy są ludzie, którzy próbują pomagać, którzy chcieliby Chcieliby doprowadzić do realizacji kroków cywilizowanych, ale nie mogą, ponieważ nie mogą sprzeciwiać się mainstreamowi. Są również niektóre ludzie u władzy, które ciebie popierają, ale mówią, ale wiesz co, no, ty sam rozumiesz, prawda? Ja cię popieram oczywiście, tak, ale sam wiesz, jak to jest. Ja to jak raz... Достаточно оптимистичен. Więc raczej jestem оптимистом. Co prawda nie wiem dlaczego. Może dlatego, że jestem coraz starszy, coraz głupszy. Ale raczej jestem skłonny widzieć tych wszystkich ludzi. I wam, po-moim, вот ровно первые 45 minut. I chyba przez pierwsze 45 minut cały czas o nich mówiłem. Rzeczywiście jesteś optymistą. Szanowni Państwo, i tak zakończyło się nasze spotkanie. Piękna przygoda z literaturą, z Rosją. Bardzo proszę, abyśmy wszyscy podziękowali naszemu gościowi za tą piękną podróż. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy wspaniałym tłumaczom. Również bardzo proszę o oklaski. I zapraszam Państwa na kolejne spotkanie na temat Polski i Rosji w tym miejscu już pewnie wkrótce, w przyszłym roku. Wszystkiego najlepszego.